Uroczo rozlokowany w malowniczej dolinie rzeki Kwisy, okolony lesistymi grzbietami gór izerskich Świeradów Zdrój, od wieków przyciąga rzesze kuracjuszy i turystów. Jest bowiem nie tylko modną miejscowością klimatyczną, ale i jednym z najstarszych na Dolnym Śląsku uzdrowisk. Miasto wraz z przyłączoną w 1973 roku Czerniawą tworzy jeden kompleks uzdrowiskowy leczący dorosłych i dzieci. Szczególnej atrakcyjności kurortowi przydaje jego położenie w pobliżu Czech i Niemiec, do których prowadzą drogi przez przejścia graniczne w Czerniawie i Zgorzelcu. Źródlane wody świeradowskie już w okresie wczesnohistorycznym były tematem legend wzmiankujących o istnieniu w górnym biegu Kwisy leśnej osady, a w niej wód o magicznych właściwościach uzdrawiających, wykorzystywanych przez łużyczan i miśnian. Jednak pierwsze historyczne wzmianki o wodach pochodzą dopiero z 1524 roku. A już pisaną informację o nich Świeradów zawdzięcza berlińskiemu lekarzowi Leonardowi Turneysenowi, który w książce wydanej w 1572 roku wspomina o istniejącym tu źródle, nazywając go świętym. Jednak poważniej i dokładniej zajęto się tutejszymi wodami dopiero w drugiej połowie XVIII wieku. Odtąd poczęły cieszyć się one zasłużoną sławą. Stąd istotną datą uzdrowiskowej przeszłości Świeradowa jest rok 1768. To wówczas obok górnego źródła staje pierwszy budynek mieszkalny, zwany Starym Domem Źródlanym. Od tego czasu datuje się stały rozwój uzdrowiska, którego wody przyciągają rzesze ludzi pragnących leczyć się i wypoczywać. To powoduje, że graf Szawgocz, ówczesny właściciel Świeradowa, wznosi w 1795 roku w jego górnej części pięknie usytuowany pierwszy drewniany dom zdrojowy. Wkrótce też, po odkryciu w korycie Kwisy nowych źródeł mineralnych, graf stawia drugi zdrój, zwany Dolnym. Koniec XIX wieku nie jest zbyt pomyślny dla uzdrowiska. Prześladuje go bowiem plaga pożarów. Jeden z nich niszczy doszczętnie w 1895 roku cały górny zdrój. Uzdrowisko jednak nie poddaje się. W jego miejscu Szawgoczowie podejmują budowę nowego obiektu. I już w 1904 roku okazały dom zdrojowy z 45-metrową wieżą zegarową i obszerną 80-metrowej długości krytą halą spacerową przyjmuje pierwszych kuracjuszy. Hala do dziś jest jedną z najokazalszych w sudeckich uzdrowiskach. W niej też mieści się pijalnia wód mineralnych, które w kuracji pitnej obniżają poziom cukru i kwasu moczowego we krwi, a zawarty w nich magnez wpływa korzystnie na funkcję serca. W tym też czasie powstaje przy domu zdrojowym ten piękny tarasowy park z wieloma cennymi gatunkami drzew i krzewów. On też nadaje tej części uzdrowiska sentymentalny urok i wdzięk. Hala spacerowa, łącząca dwa skrzydła domu zdrojowego, jest też głównym ośrodkiem życia kulturalnego. Tu kryją się małe artystyczne sklepiki, przytulna kawiarenka artystów galerią zwana i to biuro turystyczne, organizujące różnorodne wycieczki i imprezy kulturalne dla kuracjuszy.
Wielką atrakcją są wspaniałe koncerty organizowane tu corocznie w ramach Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Młodzieżowych Eurochestries, którego uzdrowisko jest współorganizatorem. Dziś urok rozrastającego się Świeradowa ściąga nadal ludzi pragnących się tu leczyć i wypoczywać. Rozwija się więc baza pobytowa uzdrowiska, które obecnie dysponuje w 2 domach, Zdrojowym w Czerniawie, miejscami o zróżnicowanym standardzie dla ponad 100 dzieci, oraz w Świeradowie z pawilonami Wacław, Gracja, Słoneczko, szpitalami Goplana i Dom Zdrojowy, prawie 500 miejscami w apartamentach oraz pokojach jedno- i dwuosobowych, z łazienkami, telewizją satelitarną i telefonem. Świeradów obok roli leczniczej jest też bardzo popularnym ośrodkiem wypoczynkowym, do którego przyjeżdżają turyści kuracjusze z Polski i Niemiec, korzystający z bazy uzdrowiskowej, w której pobierają zabiegi. Warto wspomnieć, że podstawowym i najsilniejszym bodźcem rozwoju świeradowskiego uzdrowiska stało się odkrycie radoczynnych właściwości jego wód. Najpierw w Dolnym Zdroju po roku 1900, później w Górnym w latach 1934-36. Właśnie odkrycie tych źródeł, którym nadano imiona Marii i Piotra Curie, przynosi dziś uzdrowisku renomę największego kurortu radonowego Europy. Stąd dziś, jako jedyne z 2 uzdrowisk radonowych w Polsce i jedno z niewielu tego typu w Europie, świeradowski kurort należy do Europejskiego Związku Uzdrowisk Radonowych z siedzibą w niemieckim Bad Zlima. Dodajmy, że wyrazem troski o wysoki poziom leczenia pacjentów jest pomoc konsultacyjna profesorów Akademii Medycznej we Wrocławiu, wspierana badaniami naukowymi prowadzonymi przez Katedrę Kliniki Endokrynologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. W samym uzdrowisku nad przebiegiem kuracji czuwa wysoko wykwalifikowana kadra lekarska i pielęgniarska, która przyjmuje rocznie ponad 9 tysięcy kuracjuszy, prowadząc przeszło 36 różnorodnych zabiegów w 5 zakładach przyrodoleczniczych: Borowinowym, Radoczynnym, Świerkowym w Goplanie oraz w domach zdrojowych w Świeradowie i w Czerniawie. Są to kąpiele mineralne leczące schorzenia układu krążenia, kąpiele świerkowe w wywarze skory świerkowej działające łagodząco na nerwy i leczące schorzenia skóry i układu oddechowego. Zabiegi borowinowe stosowane w postaci okładów, zawijań i kąpieli leczące głównie zwyrodnienia stawów oraz reumatyczne. Kąpiele i inhalacje radoczynne, działające leczniczo w zaburzeniach naczyniowych przy podwyższonym ciśnieniu tętniczym oraz zwyrodnieniach i zapalnych schorzeniach narządu ruchu. Wody te nie stwarzają żadnego zagrożenia dla zdrowia, wręcz przeciwnie, wywierają nań pozytywne działanie. Stosowane są więc również do kuracji pitnej.
Miejscem tradycyjnego leczenia dzieci ze schorzeniami górnych dróg oddechowych, astmy, alergii i przewlekłych nieżytów jest Dom Zdrojowy w Czerniawie. Tu dzieci oprócz nauki znajdują wypoczynek i konieczne zabiegi lecznicze. W Świeradowie stosowane są również w pełnym zakresie zabiegi elektro, jonoforeza, terapuls i hydroterapii, masaż wibracyjny, podwodny, wirowy, kąpiel czterokomorowa, płukanie przyzębia. A także termo, okłady parafinowe, krioterapia, i światło lecznictwa, lampa Solux, i kwarcowa. Prowadzone jest też leczenie ruchem. Od gimnastyki grupowej poprzez ćwiczenia indywidualne na różnego rodzaju przyrządach siłowych. Po tym wysiłku dobrze odprężają wszelkiego rodzaju masaże. A już zupełnie relaksująco pobyt w tej sympatycznej uzdrowiskowej kawiarni Zdrojowej. Na wieczorku tanecznym, na pewno zapisanym w zabiegowej rehabilitacji. Dobre samopoczucie podczas pobytu w uzdrowisku niesie nie tylko rezultat kuracji, charakteryzujący się odnową sił witalnych, ale również kontakt z przyrodą. Spacery i wycieczki krajoznawcze rozległymi zboczami gór izerskich. Chociażby do tego schroniska na Stogu Izerskim, wybudowanym w 1924 roku i stanowiącym wspaniały przykład śląsko-łużyckiego drewnianego budownictwa. Tu pięknie jest też i zimą. Zimą bowiem Świeradów staje się stacją sportów zimowych. Służą temu znajdujące się na północnych stokach gór izerskich wyciągi orczykowe, które umożliwiają uprawianie narciarstwa o zróżnicowanej skali trudności zjazdowych. Kto więc myśli o leczeniu nadwątlonego zdrowia, zregenerowaniu sił witalnych i prawdziwym wypoczynku, może tu o każdej porze roku wybrać coś dla siebie. Bo nie ma drugiego miejsca w całych Sudetach tak urokliwie spokojnego, a zarazem pełnego walorów krajobrazowych, klimatycznych i zdrowotnych, jak w świeradowskim uzdrowisku. Gorąco zapraszamy!
bezaubernd im malerischen Queistal gelegen, umgeben von waldbedeckten Höhen des Isargebirges, ist Bad Blinsberg seit Jahrhunderten ein Lieblingsort für Kurgäste und Touristen. Die Ortschaft ist nicht nur ein Modeklimaort, aber auch eines der ältesten niederschlesischen Kurbäder. Heutzutage ist Bad Blinsberg mit dem seit 1973 angeschlossenen Bad Schwarzbach eine Kurmittelwesen-Einrichtung für Erwachsene und Kinder. Eine besondere Attraktivität verleiht ihr die geografische Lage in der Nähe von Deutschland und Tschechien, zu denen die Grenzübergänge in Bad Schwarzbach und Skořelec-Görlitz führen. Die Flinsberger Heilquellen waren bereits in der vorgeschichtlichen Zeit Inhalt in Sagen. Die berichteten, dass am oberen Queisluss eine Siedlung mit magisch heilenden Eigenschaften der Wasser existiert, die die Lausitzer und Meißner besuchen. Doch die ersten geschichtlichen Vermerkungen über die Gewässer stammen aus dem Jahre 1524. Eine geschriebene Nachricht verdankt Flinsberg dem Berliner Arzt Leonard Thurneisen, der in einer Schrift aus dem Jahre 1572 von einer, wie er sie nennt, heiligen Quelle berichtet. Aber erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts hatte man sich mit den hiesigen Gewässern genauer beschäftigt. Seitdem erfreuen sich die Brunnen mit verdientem Ruhm. Ein wichtiges Datum in der Vergangenheit des Kurbades ist das Jahr 1768. An der oberen Quelle baute man das erste Gebäude, das sogenannte Alte Brunnenhaus. Seit dieser Zeit vermerkt man eine ständige Entwicklung des Kurbades, das vielen Menschen Heilung, Genesung und Erholung gewährleistete. Nicht nur den Schlesiern und Polen, aber auch denen, die aus den verschiedensten Regionen Europas kamen. Das war auch der Grund für den Bau im oberen Teile des Ortes eines schön geformten, hölzernen Kurhauses. Es geschah im Jahre 1795 und wurde von den damaligen Besitzern Flinsbergs, den Reichsgrafen von Schafgott, errichtet. In Kürze, nach der Entdeckung von neuen Mineralquellen im unteren Flussbett, lässt der Graf ein weiteres Kurhaus bauen an der sogenannten unteren Quelle. Das Ende des 19. Jahrhunderts ist für den Ort nicht besonders günstig. Er wird von Bränden geplagt. Der verheerendste, 1895, zerstörte gänzlich das obere Kurhaus. Ein neues errichteten die Schafgott 1904. Ein ansehnliches Objekt mit einem 45 Meter hohen Uhrturm und geräumiger 80 Meter langen Spazierhalle. Bis zu unserer Zeit ist sie die schönste von den schlesischen Kurbäder-Spazierhallen. Hier befindet sich die Mineralwassertrinkanlage, die in der Trinkkurbehandlung eine Herabsetzung des Zuckergehaltes und der Urinsäure im Blut herbeiführt und das im Wasser sich befindende Magnesium die Herztätigkeit befördert. In derselben Zeit wird auch am Kurhaus der stufenartig angelegte Park errichtet. Die vielen verschiedenen und raren Bäume und Sträucher verleihen diesem Teil des Kurortes einen sentimentalen Reiz. Die Spazier- und Trinkhalle, die zwei Flügel des Kurhauses verbindet, ist das Zentrum auch für das kulturelle Geschehen. Die kleinen Künstlerboutiques, die gemütliche Kaffeestube und dieses Reisebüro, das für Ausflüge und Kulturveranstaltungen zuständig ist, verleihen der Halle eine anmutige Stimmung.
Eine besondere Attraktivität sind die Konzertveranstaltungen, die alljährlich als internationales Festival der Jugendorchester Euroorchestres bekannt sind. Die Kurverwaltung ist ihr Mitveranstalter. Die Anziehungskraft des immer größer werdenden Kurbades ist weiterhin eine Möglichkeit, sich den vielfältigen Kurbehandlungen zu unterwerfen bzw. eine Erholung zu genießen. Die Übernachtungskapazität des Kurbades wird entwickelt. Heutzutage beträgt sie in Bad Schwarzbach über 100 Plätze für Kinder. In Flinsberg mit den Pavillons Václav, Grazia, Svonečko und dem Krankenhaus Koplana und im Kurhaus fast 500 Plätze in Appartements sowie in Ein- und Zwei-Personenzimmern mit Badeeinrichtungen, Satellitarfernsehen und Telefon. Flinsberg ist nicht nur ein Kurort, aber auch ein sehr beliebtes Erholungszentrum für Gäste aus Polen, Deutschland und anderen Ländern. Während den Ferienaufenthalten kann man auch alle Kurverfahren sich verordnen lassen. Ein Hauptgrund für die Entwicklung von Flinsberg war die Entdeckung von Radonquellen, zuerst im unteren Brunnen 1900 und in den Jahren 1934-36 in der oberen Quelle. Diese Quellen, die man Maria und Peter Curie nannte, brachten dem Kurort den Ruf des größten radonaktiven Kurbades in Europa. Als eines von den zwei Radon-Kurbädern in Polen und eines von den wenigen in Europa ist das Flinsberger Mitglied des Europäischen Verbandes der Radon-Kurbäder mit Sitz im deutschen Bad Slima. Ein Ausdruck der Sorge um die Qualität des Heilverfahrens sind Konsultationen mit dem wissenschaftlichen Personal der Medizinischen Akademie in Wrocław. Außerdem führt hier die Klinische Fakultät für Endokrinologie der Akademie Forschungen durch. Im Kurort selbst überwacht ein hochqualifiziertes Personal das Heilverfahren bei den Kurgästen, die im Jahr eine Zahl von 9000 erreichen. Angewendet werden ungefähr 36 verschiedenartige Heilverfahren in 5 Heilanstalten. Für Moorbäder, Radonverfahren, Fichtenrinde-Anwendungen in Goplana und in 2 Kurhäusern in Flinsberg und in Schwarzbach. Es sind folgende Verfahren: Kohlensäurebäder, die Kreislaufstörungen heilen, Fichtenrindebäder, die Nervenleiden mildern und Haut- und Atmungskrankheiten heilen, Moorbehandlungen in Form von Moorpackungen, Moorfasson- und Moorbäder, die Rheuma- und Gelenkleiden beseitigen, Bäder, Radon-Inhalationen, die günstig in Gefäßkrankheiten wirken, auch bei hohem Blutdruck helfen und sie bei Beschwerden und Entzündungen der Bewegungsorgane man anwendet. Die Mineralwasser sind nicht gesundheitsgefährlich, im Gegenteil, sie üben eine positive Wirkung aus
Deshalb werden sie auch in Strengchoren angeordnet. Der Ort, wo Kinder behandelt werden, ist Bad Schwarzbach. Hier heilt man Krankheiten der oberen Atemwege, Asthmabeschwerden, Allergien und chronischen Schnupfen. Außer den Heilbehandlungen haben die Kinder Schulunterricht. In Flinsberg ordnet man auch alle Elektroanwendungen an. Ionopharese, Magnetfeld sowie alle Hydrotherapieverfahren, Aquavibron, Unterwassermassage, Wirbelwassermassage. Vierzellbad. Mundspülungen. Alle thermische Behandlungen. Paraffinpackungen. Kryotherapie, und das Lichtheilverfahren Infrarotlampe und Ultraviolettlampe. Man heilt hier auch mit Hilfe von Gymnastik, angefangen von der Gruppengymnastik. Einzelgymnastik bis zu Übungen an Geräten. Nach so einer Kräfteaufwendung sind alle Arten von Massage angenehm. Eine Entspannung genießt man auch in dieser gemütlichen Kaffeestube Zdrojowa oder in einer Tanzvergnügung. Gewiss nach der Rehabilitation verordnet vom Arzt. Ein gutes Allgemeinbefinden während des Aufenthaltes in der Kur ist nicht nur ein Effekt des Heilverfahrens und Wiedergewinns der Lebenskräfte, auch der Kontakt mit der Natur trägt dazu. Spaziergänge, Wanderungen, landeskundliche Ausflüge an den geräumigen Abhängen des Isergebirges. Vielleicht zu der Heufuderbaude, die im Jahre 1924 errichtet, ein gutes Beispiel des Lausitz-Schlesischen hölzernen Baustils darstellt. Hier ist auch im Winter sehr schön. Der Ort wird allmählich eine Wintersportstation. An den Nordhängen befinden sich Förderanlagen, die das Skilaufen mit differenzierten Stufen des Könnens ermöglichen. Jeder, der seine Gesundheit wiederherstellen müsste, der seine Lebenskräfte stärken möchte, der eine richtige Erholung sucht, kann hier das Jahr hindurch kommen, um etwas für sich auszuwählen. Im gesamten Sudetengebirge gibt es keinen ähnlichen Ort, der so ruhig, so voll von landschaftlichen, klimatischen und heilenden Standort werden wäre, wie Bad Flinsberg. Wir laden herzlich ein.
Świeradów Zdrój, beautifully located in the picturesque valley of the Kwisa River and surrounded by forest hills of the Izerskie Mountains, has attracted for ages plenty of health resort visitors and tourists. Since it is not only the fashionable climatic town, but also one of the oldest spas in the Lower Silesia. Today, the town, together with Czerniawa, joined in 1973, makes up one spa complex offering treatment to adults and children. Location of the spa nearby the Czech Republic and Germany, that can be reached through border checkpoints in Czerniawa and Zgorzelec, makes it particularly attractive. Spring water of Świeradów was the subject of legends in early historical period. Then they mentioned the existence of the forest settlement in the upper course of the Kwisa River and its water of magic and healing properties that was used by Lusatian and Misnian people. However, the first historical information concerning the water is dated back to 1524. The official written information is owed to Leonard Ternesen, doctor from Berlin, who referred to the existing spring as holy in the book published in 1572. Nevertheless, it was the second half of the 18th century when the water received more careful and scrupulous attention. Since then, it has deservedly become well known. Thus, the year 1768 is the significant date in the spa history of Świeradów. Then, the first residential building called Old Spring House has been erected next to the Old Spring. Such was the beginning of the spa's development. Nowadays, the spa attracts people that want to relax and get treatment not only from Silesia and Poland, but also from the remote nooks of Europe. This made the Count Szafgocz, the then owner of Świeradów, to build in 1795 in its upper part the first beautifully located wooden spring house. Soon, after the new mineral springs had been discovered in the Kwisa's riverbed, the Count decided to erect the second spring called Bottom. The end of the 19th century is not particularly favorable for the spa, as it suffers from numerous fires. One of them completely destroys the whole upper spring in 1895. However, the spa does not surrender, and in the place of the old one, the Szafgocz family decide to build a new structure, and as early as in 1904, the magnificent spring house, with a clock tower 45 meters high and spacious covered leisurely hall 80 meters long, receives the first guests. Even nowadays, the hall is one of the most impressive among the Sudety spas. Here, there is also the pump room with the mineral water, which during therapies lowers the level of sugar and uric acid in the blood and magnesium, which favorably affects functioning of the heart. Meantime, near the spring house, there appears this beautiful terrace park with many precious species of trees and bushes. It undoubtedly gives this part of the spa sentimental charm and grace. Walking hall, joining two wings of the spring house, is also the main center of cultural life. Here one can find little artistic shops, cozy cafe gallery visited by local artists, and this travel agency organizing various trips and cultural events for the health resort visitors.
Magnificent concerts organized annually within the confines of the International Festival of Youth Orchestras, Euroorchestres, being co-organized by the SPA, constitute the great tourist attraction. At present, the charm of growing Świeradów still attracts people who want to get treatment and relax. Thus, the tourist base of the spa constantly develops, and nowadays in two houses, Spring House in Czerniawa, vacancies of diverse standard for over 100 children, and in Świeradów with pavilions, Wacław, Grace, Little Sun, Hospital Zgoplana and Spring House. There are almost 500 vacancies in the suites, as well as single and double rooms, with bathrooms, TV set and telephone. Świeradów is also a very popular holiday center visited by the Polish and German tourists who benefit from accommodations that offer various spa procedures. It is worth mentioning that the discovery of the spa's water redden properties, at first in the bottom spring after 1900, and then in the upper one between the years 1934-36, became the major and powerful stimulus for its development. It was the discovery of those springs, named after Maria and Peter Curie, that made the spa one of the biggest European radon resorts. Hence, the resort in Świeradów, being one of the two radon spas in Poland and one of a few in Europe, belongs to the European Association of Radon Spas with its official seat in German Bad Slema. Besides, in concern for the best standards of treatment, patients benefit from consultations with professors of the Wrocław Medical University that are supported by the scientific research conducted by the Chair and Teaching Hospital of Endocrinology at the Wrocław Medical University. In the spa itself, well-qualified medical staff watch over the course of treatment. Each year, over 9,000 of health resort visitors are exposed to over 36 different procedures in 5 therapeutic departments. PIT, Radon, Sprucing Goplana, and in two spring houses in Świeradów and in Czerniawa. These are mineral baths curing illnesses of the circulatory system, spruce baths in the spruce bark infusion that help to calm the nervous system and cure diseases of skin and respiratory system, PIT procedures in the form of compresses, wrapping and baths curing mainly joints and rheumatic degeneration, baths and radon inhalations that help in antineurotic disorders, high arterial pressure, as well as degenerations and inflammatory diseases of movement organs. This water is not hazardous for human health. On the contrary, it affects health condition in a positive way. Thus, it is also being used for oral treatments.
The Spring House in Czerniawa is the traditional place of giving treatment to children with illnesses of upper airways, asthma, allergies and catarrhs. Here, apart from education, children find relaxation and necessary therapeutic procedures. In Świeradów, there are also applied electrotherapy procedures, iontophoresis, and therapols, and hydrotherapy procedures, vibratory massage, underwater, rotational, four-chamber bath, periodontinum irrigation, as well as thermotherapy, paraffin compresses, cryotherapy, and phototherapy, Solox, and quartz lamp. Kinesiotherapy is one of the therapeutic methods being used in group gymnastics, individual exercises, and weight training. After physical efforts, various kinds of massages are a perfect way to relax. And the visit to this nice spa cafe Zdrojowa during dancing soiree will turn out to be extremely relaxing and necessary for the rehabilitation's sake. A good mood during one's stay in the spa is the result of not only therapeutic procedures being characterized by the vitality regeneration, but also contact with nature, walks and trips along the long slopes of the Izerskie Mountains. For example, to this hut on Izerski slope, built in 1924, and being an outstanding example of the Silesian-Lusatian wooden building art. It is beautiful here also in winter. Then Świeradów becomes the center of winter sports. Ski lifts located on the northern slope of the Izerskie Mountains make skiing of diverse difficulty level as pleasant as possible. So anyone who dreams of improving health condition, regenerating vitality and true rest can find here something attractive at any time of the year, as there is no place in the Sudety Mountains that offers such calm, landscape beauty and climatic advantages as the Świeradów Spa. Feel invited to Świeradów.